Witam wszystkich zebranych na gminnych obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Pamiętają o żołnierzach wyklętych? Tak, pamiętam od 10 lat. 10 lat temu zaczęliśmy i tradycyjnie robimy tak co roku. Zaczynamy mszą świętą, składamy wieńce tutaj pod pomnikiem. Za chwilę po tym rozpoczyna się bieg tropem żołnierzy wyklętych. My jednocześnie jedziemy na cmentarz, ponieważ na cmentarzu po pierwsze składamy wieńce pod pomnikiem może nie żołnierzy wyklętych, ale również żołnierzy, którzy uczestniczyli w II wojnie światowej i ginęli z rąk Komitetu Rewolucyjnego Komunistycznego w momencie, kiedy Rosjanie tutaj wkroczyli na ten teren. To jest kolejny wieniec złożony. Składamy wieniec też na grobie Kazimierza Peruckiego. To był żołnierz AK, któremu udało się przeżyć ten czas powojenny, czas represyjny. I on zaczął w 2006 roku, dokopał się do wszystkich historii trudnych, ufundował właśnie z żołnierzami AK tablicę na cmentarzu poświęconą tym żołnierzom, którzy tu w czasie II wojny ginęli. I był to człowiek, który wiele historii przekazał późniejszym historykom, na przykład panu Bechcie. Służył w jego pisanych książkach, był chowany z pełnymi honorami, z kompanią honorową Wojska Polskiego. Także pamiętamy o nim i też o panu Sokołowskim, który był rzeczywistym żołnierzem wyklętym i zginął po wojnie. Dziękuję bardzo wszystkim organizacjom i instytucjom, które wzięły udział w dzisiejszej uroczystości. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to także wyraz hołdu licznym społecznościom lokalnym, których patriotyzm i gotowość ofiar na rzecz idei niepodległościowej pozwoliły na kontynuację oporu na długie lata.